Cześć, witajcie. Chciałbym dzisiaj poruszyć taką kwestię, a mianowicie to, że dużo osób zastanawia się, czy dzisiejszego smartfona można traktować jako zwykły telefon. Czy jego bateria będzie trzymała, czy jeśli głównie będzie mógł używać do rozmów telefonicznych, to to się sprawdzi. I chciałbym właśnie Wam to pokazać. Tak jak dobrze wiecie, używam teraz jako drugiego swojego telefonu Galaxy S2 i głównie z niego dzwonię. Tweetuję i tak trochę przeglądam sobie internet, tak jak już kiedyś tam w którymś filmie wspominałem. Głównie przez 3G, z tego względu, że w tramwajach właśnie jak nie chcę wyjmować nota drugiego, no bo jest za duży i tam jest tłoczno i wolałbym go nie upuścić. A tu wiem, że S2 to wytrzyma, tak szczerze w to wierzę. Ale wracając do rzeczy. Chcę Wam pokazać, że ładowanie baterii zakończyło się gdzieś na poziomie, nie wiem, powiedzmy 90%, nawet może niecały. Zresztą tutaj widać na dole, że ładowanie było i to chyba nawet przez komputer ładowałem, przez USB telefon. I zobaczcie, za dużo nie używam go, tak jak zresztą to widać, kiedy było włączone tylko Wi-Fi, kiedy było czuwanie, kiedy był ekran używany. I tak jak widzicie, mam obecnie 59, czyli prawie 60% baterii, czyli tak naprawdę 30% baterii. Przy małym użyciu, no bo też za dużo nie rozmawiałem i tak dalej, jeżeli ktoś w ten sposób korzysta właśnie z telefonu, a ja po prostu już chcę mieć smartfona w razie czego, ale głównie telefon służy do rozmów, SMS-ów i nic ponadto, to nie bójcie się tego, gdyż jak widzicie, no ponad jeden dzień już trzyma, za chwilę będą dwa dni, telefon trzyma i dopiero 30% baterii weszła, telefon nie był wyłączony, więc tak jak widzicie, tutaj tylko był skok, wtedy więcej zużywałem właśnie telefonu, wtedy chyba siedziałem sobie dłużej, to coś oglądałem, więc nie bójcie się, telefon naprawdę sprawdza się, jeśli chodzi o takie typowe zwykłe użytkowanie. Możecie sobie normalnie z niego korzystać jak ze starych telefonów, jeśli taką macie potrzebę, a jeśli chcecie wykorzystać go jako smartfona, czyli do internetu, do oglądania filmów, do grania, to no, tym bardziej wszyscy wiedzą, że S2 się super do tego nadaje. To taki mały film, tylko żeby wam pokazać, że baterie w smartfonach to nie jest jakaś wielka porażka, jeśli się z nich korzysta jak ze zwykłych telefonów. Oczywiście, jeśli go telefon byśmy używali cały czas, jeśli chodzi o internet, gry i tak dalej, to telefon może w 5 godzin się rozładować cały. Więc no, tutaj też nie ma z tym problemu. W każdym razie, tak jak widzicie, nie bójcie się, telefon może być wykorzystywany w normalny sposób, tak jak było to kiedyś, mimo że jest smartfonem. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!